Witajcie moi drodzy na kanale Super Vegan. Dzisiaj Wam pokażę bardzo fajne danie. Będzie to gulasz z ciecierzycy. Tutaj mam 400 g ciecierzycy namoczone przez noc, oczywiście wypłukane. Teraz nastawiam, żeby mi się gotowało do takiego al dente. Przykrywamy oczywiście i przechodzimy do tego garnka tutaj. Ja tutaj już mam przygotowany główny garnek, w którym będę wszystko po prostu robił od podstaw. I jedziemy. Do garnka wlewam 2 łyżki oleju. Dobra, włączamy gaz. Ja daję na początek mały ogień. I wrzucam 800 g, tak na marginesie, tak pokrojonej marchewki półksiężyce. Powiedziałem 800 g marchwi. Lekko dusimy to teraz. Następnie 2 pietruszki pokrojone w taki sam sposób. Następnie 2 cebule. Ja użyłem czerwonej i białej. Jak widzicie, w półksiężyce drobno pokrojone. Oczywiście możecie w kostkę, to już zależy od Waszych preferencji. Teraz to musimy przemieszać. Dlaczego w tej kolejności? Marchewka jest oczywiście najtwardsza, pietrucha, no i cebula oczywiście, żeby nam się nie spaliła. Ja sobie teraz zwiększę trochę gaz i jedziemy dalej. Pamiętajcie, że jak gotujecie ciecierzycę, to żeby tą pianę zdjąć. Bum, pięknie. Następnie ja teraz wezmę i odsączę sobie 2 kostki tofu, 340 g każda, i niech mi to po prostu woda z tego zejdzie, zbędna. I kamera się rusza. Następnie moi drodzy, sprawdzamy naszą marchewkę, jeżeli będzie al dente. A taka właśnie jest. Dorzucamy 3 w kostkę pokrojone oberżyny. I dusimy znowu. Następnie przygotowujemy sobie mały garnuszek albo patelnię, do której wlewamy 2 łyżki oleju. 2 łyżki kormy. Curry. 2 łyżeczki bazylii, łyżki bazylii, przepraszam. 2 łyżki wędzonej papryki. Jedna mała łyżeczka cynamonu. Nie zapominajcie przemieszać tego od czasu do czasu. Dobra, jedziemy dalej. Zostawię łyżkę, żebyście lepiej widzieli. Włączamy sobie gaz. I lekko to podsmażamy, aby przyprawy dostały ciepło i po prostu się aktywowały. Po prostu będziecie naprawdę zaskoczeni, jaki ogrom zapachu po prostu się wydobędzie dzięki temu. Oczywiście miejcie to pod kontrolą, na uwadze, mieszajcie cały czas, żeby po prostu Wam się nie przywarło. Jeżeli to robicie oczywiście pierwszy raz. Mam. Dobra, przemieszać. Teraz sobie zmieszamy ogień. Tutaj, żebyście widzieli lepiej. Jeżeli byście mieli to za gęste, po prostu dodajcie sobie trochę oleju. To musi być taka konsystencja, zwróćcie uwagę. Taka ciapka. A zapach po prostu niesamowity się już uwalnia. Kiedy zobaczycie, że zaczyna się Wam gotować, przemieszacie z kilka razy i dodajemy do garnka. Można dodać trochę wody, żeby po prostu nie stracić nic z tych cudownych wartości. I dodajemy teraz pomidory posiatkane. Ja dodam na razie 3 puszki.
wydaje mi się, że to będzie wystarczająca ilość na tyle warzyw. Jedna puszka 400 gramów na marginesie. Wszystko dokładnie mieszamy. A wiecie co? Ja chyba dodam jeszcze jedną puchę. Ja to lubię takie bardziej wodniste rzeczy, jeżeli chodzi o tak, tego typu warzywa. To 4 puszki. 400 gramów każda. O, idealnie. Teraz to na wolnym ogniu podsmażamy. Ale zapach. Uch, pysznie. Następnie do blendera będę wrzucał 2 kostki silken tofu. 300 gramów każda. Jedna, druga i oczywiście miksujemy to. Kiedy mamy zmiksowane to, oczywiście przelewamy wszystko do naszego głównego zbiornika. Garnka zbiornika. Wow. Słowa uciekają. No. Chcę to po prostu szybko zrobić, pokazać wam. Tym bardziej, że zaraz będę musiał odebrać moje dzieci, tak szczerze, więc czas tyka, tyka. No i moją korzyść, tak szczerze. Dobra, wszystko mieszamy. Jak widzicie, będzie to bardzo bogate w białko danie. O to mi zresztą chodzi. Jeżeli na przykład nie chcecie aż tyle białka, nie chcecie tofu użyć, śmiało nie dodawajcie tego. Dzięki tofu po prostu będzie to bardziej śmietankowe takie. Dobra, i teraz to gotujemy. Sprawdzamy w międzyczasie oczywiście naszą ciecierzycę. Można ją wyłączyć. Idealnie. I teraz tylko to musi się zagotować. Dodajemy ciecierzycę. I prawie skończyliśmy. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Dobra. Dodajemy teraz cały pęczek kolendry. Posiekane oczywiście. Troszeczkę świeżych ziół po prostu do tego dania jest niesamowicie. Niesamowite po prostu. Mieszamy. I zaraz nasze danie będzie gotowe. Przejdziemy zaraz do ostatniego etapu tej potrawy. Pysznie. Dobra, w związku z tym, że trochę nam to danie zajęło, powiedziałem, że to będzie szybkie danie. Jest szybkie i nie spowalniamy go. Mam tutaj 2 bloczki tofu, tak jak powiedziałem wcześniej, odsączone. Dzielę sobie na około centymetrowe kotleciki. Pięknie. Powinniście mi takie 6 takich bloczków. Sobie zrobimy troszeczkę miejsca. Kubuś nam teraz pomoże. Na talerz sypiemy płatki drożdżowe. Wierzcie mi, będziecie zaskoczeni, że nie próbowaliście tego. Kiedyś w akcie desperacji czasowej zrobiłem coś takiego i po prostu się zakochaliśmy w tym. Szok. I w tej postaci to idzie na patelkę. I nic więcej. Nic więcej. Czas na wielki finał. Tak na marginesie, moi drodzy, to ta jedna potrawa, taka jedna miska właśnie, ma 360, prawie 4 kalorie. 99, gramów białka, 166 gramów, jak to się nazywa, węglowodanów i 95 gram tłuszczy. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajne danie, bardzo pożywne.
Muszę wziąć wytrzeć. Teraz dobrze. To kurczak, zobaczcie, po prostu wygląda obłędnie. Smakuje po prostu rewelacyjnie. Ja lubię sobie tak zrobić. Cyk. Warzyw. I tak, moi drodzy, wygląda nasze gotowe, cudowne danie. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam również do odwiedzenia strony Siła Roślin, gdzie z kodem rabatowym SUPERVEGAN10 będziecie mieli 10% zniżki na wszystkie produkty. Zapraszam również do subskrypcji kanału na YouTubie oraz Facebooku. Zostawcie komentarz, co o tym super prostym, szybkim i bardzo odżywczym daniu myślicie. I smacznego. Moc z Wami.